Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj Q&A, moje odpowiedzi na Wasze pytania. Kolejny odcinek, chyba już czwarty. Jedziemy, ostatnio skończyłem na tych pytaniach od pana Jana Kowalskiego i dzisiaj Jarulek. Kiedyś mówiłeś, że sprzedałeś wszystko, żeby wybrać się w podróż życia do Afryki. Czy pojechałeś tam ostatecznie? Czy mógłbyś coś powiedzieć na ten temat? Rzeczywiście tak się stało. Miałem w życiu taki moment, w którym zdałem sobie sprawę, że koniec leniuchowania i trzeba iść do pracy. Perspektywy tej pracy nie były zbyt ciekawe, mówiąc szczerze. Byłaby to typowa charówka, więc pomyślałem sobie, że być może już do końca życia nigdy nie zrobię niczego szalonego. No, taka perspektywa. Chyba wielu z nas coś takiego ma. Wiadomo, że mogła pojawić się żona, dziecko, później praca, rodzina i tak dalej. I mając no, dosyć kiepskie właśnie perspektywy na przyszłość, niestety taka wizja mnie jako takiego naprawdę niezłego marzyciela troszeczkę mnie przerażała. Postanowiłem więc po prostu sprzedać wszystko, co miałem. Głównie był to komputer, który był całym moim światem. Jeszcze kilka rzeczy i za te pieniądze wybrać się do Afryki. Miała być to wyprawa, niestety, no to trochę głupie było, młody i głupi byłem, wiadomo. Miała być to wyprawa podobna do tego, co robi Michał Pater, tylko że miała się obyć, to znaczy być bez autostopa i jeszcze to miała być Afryka, konkretnie chyba pierwsze plany były na Etiopię. To było po prostu tak szalone. Zrezygnowałem z tej wyprawy. Oczywiście wszystko sprzedałem, także to nie było tylko w mojej głowie. Wszystko sprzedałem, pieniążki przykisiłem. No i zacząłem starać się o wizę. Niestety wizy nie dostałem, więc kolejna moja wyprawa już była bardziej realna. No ponieważ nie chciałem zrezygnować z Afryki. Czarny ląd to był dla mnie i zresztą cały czas jest, bo nigdy tam nie byłem. To jest takie totalnie takie marzenie, niesamowite. Wyobrażam sobie, że jeżeli kiedykolwiek będzie mnie stać i pojadę sobie w końcu do tej Afryki, to stawiając pierwszy raz stopę na kontynencie afrykańskim, to będzie dla mnie niezwykle podniosła chwila. Naprawdę, to będzie coś nieprawdopodobnego, coś cudownego wręcz. Tyle się tych książek w dzieciństwie naczytałem. To teraz już troszeczkę to jest inaczej, bo się sporo widziało z tej Afryki, prawda? Natomiast no, w tamtych czasach jeszcze internetu żadnego nie miałem, ani niczego takiego. Źródłem wiedzy były książki, ewentualnie jakieś pieprz i wanilia, coś takiego. No ale żeby tutaj nie przynudzać, drugą opcją było Maroko, to już było bardziej możliwe do zrealizowania. I niestety w pewnym momencie pomyślałem sobie, że jeżeli to ma być ostatnia, pierwsza i ostatnia jednocześnie taka szaleńcza wyprawa w moim życiu, no to potrzebuję jakoś to, powiedzmy, utrwalić. Dzisiaj, wiadomo, wystarczyłby zwykły telefon komórkowy albo aparat za 300 zł, prawda? Niestety wtedy jeszcze aparatów cyfrowych za bardzo nie było. Znaczy one się zaczynały dopiero pojawiać. Więc no, siłą rzeczy musiał być to aparat na kliszę. I musiał być to aparat bardzo dobry. No bo wiadomo, chciałem, żeby to jakoś wyglądało. Zakupiłem wtedy Minolte 7000 chyba. Tak, 7000i. Tak ten aparat się nazywał, z obiektywem. I zacząłem robić zdjęcia. Przez te zdjęcia poznałem jednego pana, który miał zakład fotograficzny taki tutaj w Aleksandrowie, z ojca na syna, który przeszedł. I on mnie troszeczkę zaraził tą fotografią. Zacząłem poznawać ją od drugiej strony, nie tylko od tej strony patrzącej osoby na zdjęcia, tylko od tej, która patrzy przez obiektyw, przez wizjer aparatu. No i cóż... Kiedyś nie było to tanie, moi drodzy, niestety. No, jak zacząłem robić te zdjęcia, wiadomo, że te klisze wtedy
trzeba było kupować, trzeba było to wywoływać i tak dalej, i tak dalej, to niestety część pieniędzy właśnie została stracona, znaczy w pewnym sensie stracona na właśnie zdjęcia i robienie ich tutaj. No i co? W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że już nie mam wystarczającej kwoty, żeby zrobić tą wyprawę życia. Do tego dostałem propozycję pracy właśnie jako fotograf. I cóż, za to, co mi zostało, kupiłem co? Komputer, oczywiście. Oczywiście nie był tak dobry jak poprzedni, ale mogłem sobie pozwolić na istne szaleństwo. Mianowicie staniały wtedy bardzo procesory, które nazywały się Pentium 2. I było to chyba Pentium 2 400 albo Pentium 2 450 MHz. To były procesory slotowe, obudowane w takimi czarnymi, w takie czarne plastiki. Zawsze to było moje marzenie, posiadać taki procesor, ale ceny ich na początku to były jakieś horrendalne, typu 4 czy 5 tysięcy za sztukę. No i co? No, kupiłem wtedy ten komputer, on miał służyć tylko do nauki, do obrabiania zdjęć wtedy, bo wtedy była wersja, zaraz wam powiem, to był Photoshop i kurczę, który numerek, nie pamiętam. No, nie przypomnę sobie. Ale bardzo wczesna wersja Photoshopa, a w zakładzie fotograficznym właśnie właściciel już miał aparat cyfrowy i był to aparat, który miał 2 megapiksele i to było takie cudo techniki, że coś niesamowitego. Ja oczywiście pracując tam mogłem ten aparat sobie brać do domu, wyobrażacie sobie? I mogłem robić zdjęć ile chciałem, mogłem sobie te zdjęcia później obrabiać na komputerze i to było coś cudownego, to było no w porównaniu do kliszy, gdzie trzeba było najpierw sporządzić te wszystkie mikstury, kurcze, wlać to, później siedzieć przy tym lafocie dziadowskim i kurcze naświetlać, no to to było coś cudownego, po prostu robienie zdjęć bez ograniczeń. Pamiętam, była karta pamięci, tam chyba 4 MB albo 8 nawet MB i zdjęcia były o rozdzielczości maksymalnej 1200x1600, o ile dobrze pamiętam. Także to był aparat Olympus C2020 i kurka, on był wtedy warty chyba 4000 albo ileś, 4000 zł, 2 megapiksele, no coś nieprawdopodobna maszyna, mówię wam szczerze. No i co, no... Tak się to skończyła, moja wyprawa. Zresztą, co ja wam dalej będę opowiadał, kurde. Pytanie jest o samą wyprawę, czyli wyprawa niestety nie doszła do skutku. Mam nadzieję, że kiedyś w życiu zdecyduję się na jakąś... Chciałbym jednak tą Afrykę zobaczyć, ale nie chciałbym tam pojechać w ramach wycieczki za 1800 zł, wycieczka do Maroka i, kurka, leżeć na jakimś tam leżaku. No nie... Dobra, to tyle na to pytanie. I tak już za długo pewnie, ile to się nagrywa. Kurczę, 8 minut na jedno pytanie. Dobra, to teraz, kurka, jedziemy szybko. I tak powiem. Dobra, kolega, i tak powiem. Czy umiejętność strzał z biodra i gładka jazda działają dla pojazdów bezwieżowych? W ramach wychyłu działa. Bo jeżeli nie, bo nie wiem, czy w to iść. Oczywiście, że tak, słuchaj, więc tak. Gładka jazda działa zawsze, jeżeli jesteś w ruchu. Nieważne, czy jesteś pojazdem wieżowym, czy bezwieżowym, musisz być w ruchu. Tutaj nie liczy się obrót, tylko liczy się po prostu no, jazda. Natomiast strzał z biodra zawsze wtedy, kiedy lufą miąchasz, wtedy działa. Nie musisz mieć wieży, mimo tego, że tam chyba jest napisane, że to przy obrocie wieży. AT15 czy AT15A i dlaczego? No ja bym wybrał AT15A, mimo tego, że AT15 jest dużo lepszym, oczywiście w starciu 1 na 1 AT15A nie ma kompletnie żadnych szans, ale no to jest pojazd premium, jeden z niewielu, który obecnie opłaca się kupić, dużo możemy na nim zarobić, ograniczone jest losowanie do 8 tierów tylko, naprawdę fajnie się nim gra, tanie są pestki.
Nawet jeżeli kilka tam złotych użyjemy od czasu do czasu, to tylko na jakieś pojazdy bardzo mocno opancerzone i spokojnie to odrobimy innymi bitwami, a te 15 bym wybrał. Czy po analizie czegoś konta, ilość bitew z danymi pojazdami, zdobyte rodzaje medali, medali ich ilości, skład garażu, średnie i rekordowe statystyki, byłbyś w stanie wypowiedzieć się na temat preferowanego stylu gry danego gracza i doradzić jakieś wskazówki? Tak, no chyba każdy doświadczony gracz World of Tanks po zerknięciu na dane jakiegoś delikwenta może od razu wyrobić sobie zdanie, czym lubi grać, jak gra. No to wszystko jest, to wszystko tam jest w tych cyferkach, po prostu. Jedziemy dalej. Frezer.pl. Czy zrobić serię jak zgrubnąć? Słuchaj, bardzo chętnie zrobiłbym serię jak przytyć, natomiast musiałbym to robić na własnym przykładzie i nie chcę tego robić. Drugie pytanie, co sądzisz o przyjmowaniu uchodźców przez Polskę? Słuchaj, wypowiedziałem się w części Q&A numer 2 chyba, albo 3, także nie będę tutaj powtarzał, możesz sobie tam odtworzyć i posłuchać. Okrutnik 11. Czy nagrałbyś Until Dawn? Nie mam pojęcia, co to jest, słuchaj, także wstępnie ci powiem, żebym nie nagrał. 2. Czy masz jakąś grę, która mogłaby zastąpić ci WOTA? To jest dobre pytanie. Myślę, że jest mnóstwo takich gier. Paradoksalnie chyba nie jest to jednak Armored Warfare, bo troszeczkę gram w tego Armored Warfare'a i no, to nie jest ten stopień euforii i ten stopień w nerwu, jaki jest w WOTie. I to jest chyba jego główna zaleta. Znaczy, zdarza się w nerw w Armored Warfare i zdarza się to, że japa się cieszy, natomiast nie ma absolutnie żadnego porównania do tego, co jest w WOTie. Jak w WOTie się robi, kurka, jakiś dobry wynik, to naprawdę, no, ciśnienie jest wtedy na odpowiednim poziomie. A w Armored Warfare, no, jest fajnie. Jeżeli chodzi o War Thundera, samolotami fajnie mi się gra, natomiast też by to nie zastąpiło mi WOTa. Natomiast jeżeli chodzi o trzecią grę, czyli World of Warships, to jest to samo. Również jest ciekawa gra, bardzo, ale jednak nie tak ciekawa jak WOT. Ponadto mam nadzieję cały czas, że pod wpływem tej konkurencji, mam nadzieję, że Armored Warfare okaże się jednak prawdziwą konkurencją, zacznie się w tej grze coś dziać, bo pomysł jest fajny i ogólnie jednak stwierdzam, że chyba takie stare pojazdy, bardzo zróżnicowane, troszeczkę lepiej mi leżą niż te pojazdy nowoczesne. Te pojazdy nowoczesne fajnie mi się ogląda i fajnie mi się będzie kolekcjonowało. Natomiast no, takiej gry niestety nie ma w sieciowej. Dobra, jedziemy dalej. Patryk Wróbel. Hallaku, czy posiadasz prawo jazdy? Jeżeli tak, jakim samochodem jeździsz, jakie jest wymarzone auto? Na to odpowiadałem w poprzednim odcinku chyba. Iglo 345. Wiesz, kiedy Open Armored Warfare? Słuchaj, za dwa dni, jest dzisiaj 6-8, jest Open Beta. Czy powyższą gierkę będzie można modować jak WOTa? Jeżeli tak, to ja odpadam. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem, co ci odpowiedzieć. Oficjalne stanowisko jest takie, że nie będzie modów, ale moim zdaniem będą. Tak samo jak cheaty. Obsidian twierdzi, że nie będzie cheatów, a moim zdaniem będą. A może nawet już są. Oczywiście wszystko wyjdzie na jaw po, nie wiem, 2, 3, 4 miesiącach gry. Dalej. Tak szczerze, ile procent zadanych tu pytań cię wnerwia? No, niewiele. Jak są strasznie głupie pytania, to mnie bardzo wnerwiają, powiedzmy. Natomiast ogólnie lubię te Q&A. By Al Capone. Gdyby nie istniał WOT, to jaka gra byłaby motorem twojego kanału? A, tu jest takie pytanie. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że wtedy spróbowałbym tych właśnie pozostałych gier, które wymieniłem, czyli War Thunder, samolotowy. Wiadomo, że jestem totalna noga War Thundera, chociaż nie sądzę, żeby szło mi tam najgorzej na tych arkadówkach. Ale myślę, że mógłbym przysiąść i spokojnie się tam trochę rozwinąć.
No, World of Warships i Armored Warfare, czyli parę tych gierek jednak jest. Wszystkie oczywiście spod jednej egidy, że tak powiem, spod no, jednej tematyki, czyli ogólnie pojętej wojskowości. Dobra. Czy będzie drzewko z polskimi czołgami World of Tanks? No, tutaj nie wiem, co ci odpowiedzieć. Czy będzie drzewko europejskie, czy będzie drzewko polskie? W końcu kiedyś pewnie będzie, natomiast na dzień dzisiejszy nie sądzę, żeby to było w najbliższym roku. I czy polskie czołgi nie wejdą w skład jakiegoś innego drzewka? Grigori.pl, Hallak, dasz pod lupą MS1 dla fanu. No, taki był plan, żeby te jedynki też robić pod lupą. Chociaż nie wiem, czy ktoś w ogóle chciałby to słuchać. Słuchać tych filmów. Chyba LOL Traktor jest pod lupą jedynie. Może MS1 też jest? Nie pamiętam. Nie, T1 Kanigam może być pod lupą, no. Przecież nie jestem pewien tego. Czy znasz Chwytak TV parodię piosenek? Chwytak to mi się kojarzy z Fają. Faja coś tam chyba nagrywał z tym Chwytakiem. Jest to postać mi kompletnie nieznana i nie wiem, co tu powiedzieć, no. Nie jest to moja bajka, jeżeli chodzi o kanały na YouTubie. O, w ten sposób mogę powiedzieć. Hallak, co myślisz o tych 11 tysiącach uchodźców? No, to już mówiłem też w poprzednim filmie. No, ale mogę powtórzyć. Słuchajcie, jeżeli są to rodziny, ok. Natomiast moim zdaniem powinno być tak. Wszystkie kraje europejskie powinny obciąć socjal. Znaczy, jeżeli przyjmujemy te 11 tysięcy uchodźców, to oni powinni dostać taki sam socjal, jak dostaje polska rodzina, a nie jakieś tam tysiące euro. Ponadto wszyscy zdolni do pracy powinni pracować obowiązkowo. Wszystkie dzieci, i nie tylko dzieci, powinny uczyć się języka polskiego i mieć egzaminy z tego. Jeżeli się nie nauczą, to z powrotem. I co jeszcze? A, ostatnia rzecz. Jeżeli mają dostać mieszkania, no bo muszą pewnie dostać mieszkania, to musieliby je odrobić. No niestety, tak to jest. Po prostu powinni pracować, osoby zdolne do pracy powinny pracować i powinno im się odciągać pieniądze tak, żeby spłacili te mieszkania. I to tyle. Jedziemy dalej. Grałeś w Counter-Strike Global Offensive? Chyba nie. W CS-a na pewno grałem, kiedyś dawne czasy, natomiast w CSGO chyba nie. Czy wiesz, co to były radzieckie oddziały Cheke? Jeżeli wiesz, to nie czytaj. Nie mam pojęcia, jak to się pisze, ale chodzi mi o oddziały prawie że psychopatów, którzy mordowali ludność. No to uogólniłeś się bardzo mocno. Oczywiście te oddziały to tak zwani czekiści na czele z ich słynnym, kurczę, członkiem zarządu, czyli Feliksem Dzierżyńskim. O, dużo by opowiadać. Tak, wiem, co to jest, wiem, co to jest. Ogólnie mówiąc, taka trochę bezpieka ruska. Szymon Fularczyk. Jaki zarabiacz polecasz kupić do WOT? Słuchaj, taki, który ma tanie pestki w miarę, jeżeli chodzi o zarabiacz oczywiście, i taki, który ma preferencyjny matchmaking, jeżeli możesz jeszcze kupić. W tym momencie to już chyba niewiele opcji zostało, bo jak Tiger jest wycofany, więc takim zarabiaczem może być AT15A plus FCM50. Nie wiem, co tam jeszcze jest takim typowym zarabiaczem. Ale te dwa są warte uwagi. Karol Szyc. Jak myślisz, miałem i strzelec sprzedałem, by kupić coś innego? Mi idzie bez czołgu premium zarabiać kasę. Jak wy, kurka, piszecie? Jak myślisz, miałem i strzelec sprzedałem, by kupić coś innego? Ciężko mi idzie bez czołgu premium nazbierać kasę, by odkupić mam tylko tą ósemkę i dwie siódemki. Nie stać mnie, by kupić. Słuchaj, na chwilę obecną radziłbym ci iść na przykład w czołgi japońskie, którymi się bardzo przyjemnie gra, zrobić szóstkę japońską,
wymaksować ją i tą szóstką grać. Wydaje mi się, że szóstka japońska całkiem nieźle netto zarabia. Ewentualnie cały czas wziąć sobie jakiś czołg poziomu na przykład 5 czy 6 i pograć sobie na kasę tak dla przyjemności. Oczywiście nie grindować, tylko wymaksować jakiś czołg i sobie grać dla przyjemności. Na przykład Kawuk, na przykład M6, coś takiego. Czy warto wydać pieniądze w tak grę na... Warto wydać pieniądze w tak grę na taki czołg jak Su-122-44? Jakie są jego zarobki? No Su-122-44 jest fajnym, natomiast jeżeli nie grasz na koncie premium, a domyślam się, że nie grasz, to wcale takich super zarobków netto na nim mieć nie będziesz, moim zdaniem. Tutaj wydaje mi się, że dużo lepszy, jeżeli o zarobek netto jest AT15A. Jedziemy dalej. Zormar Rivax. Witam serdecznie. Grałeś w Planescape Torment? Pytanie inspirowane obrazkiem na kanale Hallak Pogrywa. No, niewielu wie, skąd pochodzi czaszka na obrazku. To nie jest jakaś tam śmieszkana czaszka ściągnięta z internetu, tylko Morte oczywiście, że grałem w Planescape Torment. Jaka jest twoja ulubiona postać z Tormenta? No chyba właśnie Morte, ze względu na totalną niezwykłość tej postaci, jeżeli to można tak nazwać postacią. Chociaż sam bezimienny też jest niezły. Może bezimienny też. Co sądzisz o gnomach? Nie mówimy tutaj o tandetnych ozdobach ogrodowych. Słuchaj, co sądzę? Myślę, że ktoś fajnie wymyślił, aczkolwiek nie pomyślał za bardzo przy tych postaciach z książek fantasy, typu krasnoludy, gnomy, jakieś tam... No niestety, Władca Pierścieni uświadomił chyba ludziom, jak niedorzeczny jest pomysł, że krasnolud, będący odpowiednikiem ludzkiego takiego karła, powiedzmy, jest taki silny i tak tam wywija tym mieczem, czy toporem, czy czymś takim. No niestety, no... Każdy z was chyba widział, jak to wyglądało, prawda? Właśnie w tymże filmie. Tamten Gimli, czy jak mu tam, żeby w ogóle móc trzaskać, musiał na jakiś podest stanąć. To śmiesznie wyglądało. Żeby w ogóle by miał zasięg. No niestety twórcy, pisarze, różne twórcy gier wykreowali te krasnoludy, że to niby tak trzaska i gnomy i jeszcze inne tam jakieś niziołki. Niestety prawda jest taka, że tacy niscy nie mieliby szans z normalnym, wysokim przedstawicielem jakiejś rasy, bo nawet mu nie dosięgną kurka gdzieś do głowy czy do gardła tym toporem czy czymś tam, no. Także na twoje pytanie odpowiem tak, nie lubię takich właśnie niskich jakichś tam kurdupli w grach. W życiu no to tam każdy jest okej. Okay. Witam, ostatnio mówiłeś o World of Warships i o znerfieniu ilości eskadr na lotniskowcach wyższych poziomów. A co myślisz o tym, żeby usunąć z interfejsu i gry możliwość ręcznego zrzutu torped? Daje to większe szanse pancernikom lub torpedy, bo torpedy są dalej. Słuchaj, wydaje mi się, że to by zabiło lotniskowce, gdyby odebrać graczom z lotniskowców możliwość ręcznego zrzutu. To gra by była bez sensu, no. Tak to chociaż ten skill jednak trochę jest potrzebny przy ręcznym zrzucaniu torped, a tak to po prostu byś tylko klikał. No to by było lipa, niestety. Co myślisz o zablokowaniu modów WOT? Jeżeli mają zostać, to co myślisz o wrzuceniu do bitew według kolorów, czy zieloni, niebiescy, fioletowi, żółty, pomarańczowy, czerwony? Słuchaj, zablokowanie modów WOT jak najbardziej, aczkolwiek Wargaming nie jest w stanie tego, uważam, zrobić. Jeżeli chodzi o wrzucaniu do bitew ludzi według kolorków, wiem, że wiele osób by tego chciało, natomiast jest to pomysł kompletnie poroniony. No. Takie jest moje zdanie. Jeżeli wrzucić i ustalić na sztywno, że gracze czerwoni grają razem, na przykład,
to momentalnie z tych graczy czerwonych zrobią się gracze fioletowi, a przynajmniej połowa z nich, prawda? No, taka jest niestety. Musiałby być ktoś lepszy, musiałby być ktoś gorszy i w tym momencie ten gracz, który jest czerwony, częściej przegrywa, ten gracz, który jest fioletowy, częściej wygrywa. I jakby wrzucić, nie wiem, rozgraniczyć ich, no to to by się wszystko do tych 50% ze zdwojoną siłą, że tak powiem, skurczyło. I to nie tylko chodzi o winrate, bo na przykład, no jeżeli ktoś ma obecnie 60%, ja tam mam chyba, nie wiem, 59%, czy tam 60%, no to momentalnie, jeżeli wyrzucisz drugiego w przeciwnej drużynie, takiego samego gracza, no to niestety nie może być 60 do iluś tam, tylko oni zejdą do 50. Nie wiem. Wiesz, wszystko można by było przetestować i ja bym chciał, żeby coś takiego wprowadzić na przykład na tydzień, prawda? Tak samo jak grę bez artylerii. Chciałbym, żeby wprowadzić na tydzień i zobaczyć, jak się będzie wtedy grało. Natomiast Wargaming tego nie zrobi. O, i tyle. Czy nie uważasz, że gra WOT jest dla ludzi, że gra WOT dla ludzi bez konta premium i czołgów premium jest niemożliwa do gry na poziomach od 8 do 10, bo tam za rozgrywkę się więcej traci srebra niż zyskuje, nie będąc w klanie i nie można kupić kurka wodna. To jest zdanie bardzo złożone. Słuchajcie, starajcie się stawiać kropki. Lepsze jest kilka zdań takich krótkich niż jedno takie rozwlekłe, bo wtedy łatwiej jest was zrozumieć, o co chodzi. Ogólne pytanie, czy jest możliwa gra bez premki na ósemkach do dziesiątki? Oczywiście, że jest możliwa taka gra. Mam kilku kumpli, którzy nie wydają kasy, mają dziesiątki. Natomiast wymaga to większej ilości gier na poziomach niższych, po prostu, żeby na to zarobić. I to tyle. Każda gra tego typu będzie tak zbudowana. Venom. Jaki masz monitor, myszkę, klawiaturę? Co sądzisz? Aha, to jest... Myszka to A4Tech X7. Tak to się chyba nazywa. Monitor, ten, na którym obecnie teraz nagrywam, to BenQ GW2750. I co tam jeszcze? Klawiatura. O, klawiatura to Microsoft coś tam. No, znajdziesz chyba w opisie mojego kanału. Zresztą po co ja to mówię? Tam chyba jest, wiesz? Wystarczy sobie kliknąć u góry i możesz tam to znaleźć. Dobra. Co sądzisz o wymaganiach Armored Warfare pod względem wydajności, na przykład na laptopach czy starszych komputerach? Słuchaj, nie wiem, ponieważ nie mam takiego starszego komputera, mam raczej tutaj dosyć nowy sprzęt, ale wydajność ostatnio się trochę poprawiła, więc jeżeli kiedyś tam ci nie chodziło, to po wyjściu już Open Bety będziesz mógł po prostu sprawdzić sobie jeszcze raz. Trzecie, czy chciałbyś, aby w WoCie było parę rzeczy co kiedyś, czyli na przykład lepsze pociski tylko za golda, a nie za kredyty, bo to nie są tak już pociski goldowe, bo to nie są jak tak już pociski goldowe czy premium. Wypowiedz się nad tym. Czy chciałbym pocisków? Słuchajcie, jeżeli wróciłyby pociski stare za golda, chciałbym rzeczywiście, aczkolwiek chyba każdy zdaje sobie sprawę, że wtedy gra byłaby pay to win, prawda? Dzisiaj, ponieważ te pociski może sobie każdy kupić, może sobie nawet tę jedynką nagrać na te pociski, no, element pay to win odpadł. Natomiast jeżeli wróciłyby czasy poprzednie, ja bym chciał oczywiście, tak, bo te pociski zniknęłyby w dużej mierze, ale wtedy musicie wiedzieć, że byłoby to typowe pay to win, ponieważ ludzie, którzy by mają dużo pieniędzy, kupowaliby prawdopodobnie i jednak te gold pestki wozili. Okej, okay, na tych pytaniach pana Venoma zakończymy dzisiaj sobie, a następne pytania będą od pana xbartekthebest.pl. Żegnam się z wami, do usłyszenia.